tej strony Kasia Perkowska. Na co dzień zajmuję się rysowaniem na piasku, a dzisiaj są razem ze mną moje córki. Weronika, Klara. I razem z Weroniką i Klarą pokażemy Wam, jak przy pomocy cukru lub też soli albo mąki wyczarować piękne rysunki. Zapraszamy Was! Na plaszę do ciasta rozsypcie cukier, albo sól, albo mąkę. Zaczniemy od literki A. A. Litera A się zaczyna. Wygląda trochę tak jak namiot. To jest nasza litera A. Żeby narysować aligatora, który zaczyna się na literę A, zaczynamy tak od narysowania litery A, ale takiej leżącej. Dobra. Teraz narysujemy takie pół serduszka i kreskę. Teraz tutaj w środku, w jednym i drugim miejscu dziurki, kropeczki. Kropka i druga kropka. Teraz tutaj tak i tak. Bo to będzie krokodyl z litery A. Tutaj dwa kółeczka trzeba narysować, to będą oczy. Świetnie. I kropki w środku. Dobra, mamy to. Teraz rysujemy trójkąt, który też jest podobny do litery A. Teraz do tego dorysowujemy literę C. Znowu rysujemy literę A, ale taką wydłużoną. Widzicie, jak łatwo narysowaliśmy krokodyla? A teraz na samej górze dorysujemy takie łuski, które wyglądają jak litera A. Dużo małych literek A. Tak. I żeby nie było, że ten krokodyl ma jakiś patyk w buzi, to narysujemy jemu kły, które też wyglądają podobnie jak litera A. I tutaj dorysujesz tutaj dalej. Świetnie. I woda. Nasz aligator. Nasz A. Dziękujemy za wspólne rysowanie. Mamy nadzieję, że podobało Wam się i do zobaczenia kolejnym razem.